zaszczyt zaprosić na scenę i powitać pana generała Mirosława Hermaszewskiego. Wielkie brawa. Wielkie brawa. Wielkie brawa. My z panem Mirosławem już mieliśmy okazję kiedyś się poznać. Natomiast ja nie zdarzyłem wtedy takiej refleksji, że nie wiem, czy pan wie, ale jeszcze przed tym, gdy zostałem piłkarzem, właśnie przez to, że w naszym domu tak często powtarzano pana nazwisko, ja i moi koledzy, chcieliśmy zostać astronautami. I tak w związku z tym chciałem pana się zapytać, co pan czuł, kiedy dowiedział się pan, że będzie pan tym pierwszym Polakiem, który uczestniczy w takim wyzwaniu, jakim była ta misja? Dzień dobry państwu. Radku, przecież pan jest. Spokojnie, nie słyszymy się. Pan jest blisko gwiazdy. I to na co dzień. Pan nie wypada tutaj polemizować, rzeczywiście tutaj pan jak zawsze, tu za kasa. Proszę państwa, ja przysłuchiwałem się wystąpieniom. Każde zdanie miało tutaj swój sens. Z jedną się nie mogę zgodzić. To nie jest wystawa. To jest świątynia. Zobaczcie, ile tu włożono pracy, ile myśli zawartych w każdym pomieszczeniu. Ale głównie tutaj widzimy technikę. Ja odpowiem na pytanie później. Technikę. Ale z tą techniką musiał współpracować człowiek. I to w warunkach ekstremalnych, w oderwaniu od ziemi, gdzieś tam w tej przestrzeni. I ten człowiek, czasami widzicie go w telewizji, uśmiecha się. Może nie zawsze jest mu tam do śmiechu, ale on wie, że jest wybrańcem, że on miał tam wielką szansę polecieć. Ja jestem 89. człowiekiem, który opuścił naszą ziemię i wrócił do niej. Teraz to jest nas chyba w 570. Stanowimy taką wielką rodzinę. Mamy swoją organizację, Association Space Explorers. Spotykamy się, wymieniamy doświadczenia, ale najważniejsze jest to, że poznaliśmy się ci z jednej i z drugiej strony kurtyny, która kiedyś była. I się okazuje, że myślimy tak samo. Tak samo troszczymy się o ziemię, jak Amerykanie, Rosjanie czy inne narody. A więc postanowiliśmy pokazać światu, że my ponad głowami polityków podajemy sobie rękę i troszczymy się o przyszłość Ziemi. To zrobimy tam eksperymenty, to jest ważne, ale wiecie, ważna jest strategia. Co dalej? Ja tu co prawda występuję w roli takiego żywego eksponatu. Wielkie brawa. Występuję pod roli największej gwiazdy. Nie było. Nie, ja nie wiedziałem, że będę ci publicznie występował. Krępowałem jak diabli. Nie widać w ogóle. Zadzwonili do mnie wtedy, jak jeszcze prysznic brałem. A ja państwa, tylko państwu pokrótce opowiem, bo to 43 lata temu, 5 lipca 1978 roku zakończyła się misja statku kosmicznego Sojuz 30 z pierwszym polskim kosmonautą Mirosławem Hermaszewskim na pokładzie. Lot trwał aż 8 dni, w czasie których 126 razy okrążano Ziemię. Na pokładzie z Polakiem obecny był również radziecki kosmonauta pułkownik Piotr Klimuk. Dzwonił do mnie przed chwilą. Co u niego słychać? W dobrym zdrowiu? W dobrym nastroju był już. Jak wy widzieliście wszystko tak naprawdę. Zresztą nasze kolejne pytanie też będzie o tym, czy jeżeli przeżyło się lot w kosmos, czy coś jeszcze bardziej ekscytującego mogło pana spotkać w życiu? Proszę pani, jak się urodził wnuczek pierwszy. Wie pani, bo my cieszymy się życiem dla siebie, ale żyjemy dla naszych pokoleń. I to, co robimy, chcemy, żeby im było lżej. Bo wie pani, bo rozmawiam z nim, ja jeszcze mam 3 wnuczki. Rozmawiam z tym moim wnuczkiem, nawiasem mówiąc, ma dziwne imię. Staś, na drugie Nil. Ja bardzo byłem zdziwiony, zapytałem córcie, dlaczego tak dziwnie dałaś mu drugie imię?